Dzięki. Tu może pan doktor Rożnowski. Panie doktorze, bardzo proszę. Dwa słowa. Największe bolączki onkologii klinicznej. Reprezentuję zespół oddziału onkologii. Nas jest troje specjalistów. Myślę, że całkiem niezłej klasy. I naszą największą bolączką jest brak dostępu do nowoczesnych leków. Na świecie, w rozwiniętych krajach, u nas tak samo, nieustanny wzrost zachorowań na nowotwory. Ale w krajach rozwiniętych, które mają dostęp do najnowocześniejszych leków, jest zatrzymanie albo nawet spadek trendu umieralności pacjentów. U nas niestety oba trendy, i zachorowalność, i umieralność, cały czas rośnie. Dlatego, że oddział onkologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu nie dysponuje takimi samymi możliwościami leczenia farmakologicznego, czyli chemioterapii, immunoterapii, nowoczesnych cząsteczek, którymi dysponują duże ośrodki kliniczne czy centra onkologii. Bolączką jest centralizacja leczenia onkologicznego, do której doprowadza i prowadzi obecna władza. Między innymi plan sieci szpitali onkologicznych, Krajowa Sieć Onkologiczna, w pierwszym zdaniu zakłada, że pacjent nie powinien mieć dalej niż 30 km do wysokospecjalistycznego, oferującego wszystkie formy leczenia onkologicznego, nie dalej i w szybkim czasie i w niedużym zakresie dystansowym dostać się i mieć takie leczenie. Niestety w naszym przypadku, mimo zespołu odpowiedniego, zaplecza farmaceutycznego, my nie mamy dostępu do leków z tego względu, że NFZ wymyślił kiedyś tak zwane programy lekowe, które tak naprawdę są reglamentacją najnowszych leków, a nie ułatwieniem dostępu do tych najnowszych leków. I w tym momencie NFZ arbitralnie przyjmuje, że mój trzyosobowy zespół i nasz oddział, naszego szpitala nie spełnia iluś tam dziwnych, wymyślnych kryteriów i nie otrzymuje zgody na wykonywanie leczenia czy procedur w ramach danego programu lekowego i przez to te najnowsze leki nie są dostępne dla pacjentów. I my musimy pacjentów wysyłać do Poznania, do Łodzi czy do Wrocławia, żeby takowe leczenie otrzymać. Co jeszcze ciekawsze, my mamy kilka programów lekowych dla najważniejszych nowotworów, najczęściej występujących, jak rak piersi, rak jelita grubego. I na przykład w leczeniu tych nowotworów dysponujemy najnowocześniejszymi lekami na poziomie, myślę, europejskim. Ale te same leki mogą być zastosowane w leczeniu raka żołądka, raka przełyku. My mamy doświadczenie w ich stosowaniu, my je stosujemy, ale nie mamy programu, bo NFZ uznał, że nie jesteśmy kompetentni, żeby leczyć te nowotwory tymi lekami. Także to jest coś bardzo osobliwego i najważniejsze dla nas byłoby zlikwidowanie tych przedziwnych tworów, jakimi są programy lekowe NFZ-owskie dotyczące najnowocześniejszych leków, niestety faktem najkosztowniejszych, ale to jest nasza odpowiedzialność i nasza decyzja i nasza wiedza, czy dany pacjent kwalifikuje się do tego leczenia, czy też nie, a nie ktoś z urzędników narzuca nam, jak mamy leczyć pacjenta. I niestety jest to jedna z przyczyn, poza tym, co tutaj wcześniej było wspomniane i przez pana premiera, i przez pana dyrektora, problemy kadrowe, problemy nielimitowanych świadczeń wszelkich, ale też tego, że jesteśmy blokowani przez NFZ w możliwościach, mimo że dysponujemy i kadrą odpowiednią, i zapleczem odpowiednim. Niestety leczyć nie możemy tak, jakbyśmy chcieli i widzimy niestety z rozpaczą te efekty, że nie jesteśmy w stanie pomóc pacjentom, bo część tych pacjentów, którzy mogliby być leczeni u nas, a muszą być kierowani do innych ośrodków, albo są zbyt słabi, żeby jeździć raz na tydzień 100 km do innego ośrodka, albo zwyczajnie nie stać ich na to w obecnych czasach. A mogliby taką pomoc uzyskać u nas. To jest nasza największa bolączka w tej chwili. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.